Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Ania Darul. Chciałabym Państwu przedstawić zasady obsługi platformy Moodle, która mam nadzieję, że w najbliższym czasie umożliwi nam realizację zajęć i kontakt z naszymi uczniami. Aby wejść na naszą platformę Moodle, powinniśmy skorzystać z przeglądarki internetowej. Ja zalecam przeglądarkę Google Chrome. W pasku adresu wpisujemy adres naszej platformy, to jest moodle.zsio.zukowo.pl. Po wpisaniu adresu zatwierdzamy Enterem i otwiera nam się nasza strona główna platformy. Pierwszą czynnością, którą powinniśmy zrobić, to jest zalogowanie się do platformy. Wybieramy opcję Zaloguj się. Następnie wpisujemy naszą nazwę użytkownika, którą Państwo otrzymaliście, oraz hasło. Pierwszorazowe hasło jest uniwersalne dla wszystkich, jak Państwo widzicie z pliku, który otrzymaliście. Zatem przy pierwszym logowaniu platforma poprosi Państwa o zmianę tego hasła. Proszę zwrócić uwagę, że hasło, które będziecie Państwo nadawali, powinno mieć co najmniej 8 znaków, w tym musi mieć co najmniej jedną dużą literę, jedną małą literę, cyfrę i jakiś znak specjalny. Może to być nawias, wykrzyknik czy znak zapytania. Po wprowadzeniu tych danych wybieramy opcję Zaloguj się. Od tego momentu jesteście Państwo tutaj na platformie, głównie w roli osób prowadzących. Platforma została tak zbudowana, aby mniej więcej odpowiadała strukturze naszej szkoły. I tutaj znajdziecie Państwo poszczególne klasy, w poszczególnych klasach są zamieszczone poszczególne przedmioty. Chciałabym pokazać, jak to funkcjonuje i pokazać, jak tworzymy przykładową lekcję. Oczywiście to są tylko i wyłącznie moje sugestie. Państwo, jeżeli ktoś zna zasady obsługi platformy, może korzystać z wszystkich jej możliwości. Ja na początku spróbuję pokazać te najłatwiejsze. Chciałabym przygotować teraz lekcję dla klasy pierwszej GBA, klasy pierwszej GBC z podstaw przedsiębiorczości. Wybieramy sobie szkołę branżową i klasy pierwsze. Następnie na liście szukamy kursu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj akurat mamy aż dwie strony tych kursów. Przewijamy, szukamy naszego kursu i o, proszę bardzo, tutaj go znalazłam. Pod literką I możemy rozwinąć i sprawdzić, kto jest osobą prowadzącą. Jeżeli byście Państwo wykryli jakiś błąd z przypisaniem, bardzo proszę o kontakt, oczywiście nadam Państwu odpowiednie uprawnienia. Jeżeli by brakowało też jakiegoś kursu, to też bardzo proszę o informację, wszystko możemy skorygować. Otwieramy kurs. I teraz pierwszą czynnością tu z kolei w kursie, bardzo ważną, jest po pierwsze włączenie trybu edycji. Robimy to poprzez menu akcja i wybieramy włącz tryb edycji. Od momentu, kiedy włączyliśmy tryb edycji, możemy modyfikować nasz kurs, wprowadzać tutaj różnego rodzaju informacje. Chciałabym Państwu krótko pokazać, jak możemy to zrobić. Wybieramy opcję Modyfikuj. Jest to taki dział wstępny, pierwszy. Widzicie Państwo, że tutaj nie ma tematu, w związku z czym możemy wpisać jakieś informacje do naszych uczniów. Po wybraniu Modyfikuj robimy Edytuj sekcję i tutaj, gdzie mamy streszczenie, możemy zacząć wpisywać tekst. Mamy takie standardowe menu, podobne jak w edytorze tekstu. Ja, żeby Państwu nie przedłużać dzisiaj czasu, przygotowałam sobie już wpisy w edytorze tekstu i będę teraz je kopiować i wklejać. Państwo oczywiście możecie zastosować tą samą metodę, jeżeli coś jest gotowe, lub też po prostu trzeba wpisać. Na początek napiszę kilka słów do uczniów. Zaproszę ich na zajęcia online. Oczywiście tutaj możemy wszystko wyśrodkować, pogrubić, pochylić, jak Państwo będziecie sobie życzyli. Może zastosuję troszeczkę większą czcionkę. Zapisujemy. Proszę zobaczyć, już nasze powitanie na kursie jest. Teraz chciałabym przejść do zamieszczenia materiałów do pierwszego tematu. Tematem, który powinnam zrealizować w tym tygodniu z tymi klasami, są podatki. Więc zacznę od wpisania tematu. Wybieramy opcję Modyfikuj, Edytuj temat i tutaj wprowadzamy temat. Też, żeby się odróżniało, możemy go oczywiście powiększyć. Mamy już nasz temat.
Przechodzimy do zamieszczania materiału. Pierwszą rzeczą, którą bym chciała, żeby uczniowie obejrzeli, jest to krótki film. Otwieramy sobie lokalizację plików, które posiadamy. Zmniejszamy okno tak, abyśmy widzieli zarówno okno platformy, jak i okno, gdzie mamy zamieszczone te pliki. I tak w zasadzie obsługa platformy po włączeniu trybu edycji polega na tym, że my możemy tutaj przeciągnąć i upuścić poszczególne materiały. Na początku zamieszcza, później spróbujemy napisać jeszcze do uczniów kilka słów na temat tego, co powinni zrobić. Jako pierwszy materiał, który chciałam tutaj zamieścić, będzie to krótki film. Możemy wstawić na dwa sposoby. Możemy dodać media do strony kursu, czyli automatycznie film wyświetli się w ramce, lub też możemy zrobić z tego zasób. Zasób będzie polegał na tym, że będziemy mieli link, który będziemy musieli otworzyć i dopiero wtedy zobaczymy film. Ja wybiorę pierwszą metodę, wybieramy opcję prześlij. Chwileczkę musimy teraz poczekać, aż film trafi na naszą platformę. W porządku, film przesłał się na naszą platformę i możemy go uruchomić, sprawdzić, czy wszystko działa. Wszystko działa. W związku z czym możemy przejść do dodawania kolejnego materiału. Chciałabym, aby uczniowie po obejrzeniu tego krótkiego filmu odpowiedzieli na jedno proste pytanie. Zatem dodam aktywność lub zasób i wybiorę, żeby było to zadanie, które będzie polegało na tym, że oni wpiszą w wyświetlonym oknie odpowiedź. Wybieramy opcję zadanie. Dodaj. Jako tytuł wpiszę pytanie do filmu. No i teraz tutaj zamieszczę pytanie, na które chciałabym uzyskać odpowiedź od uczniów. Przechodząc dalej, po wpisaniu tego pytania, jeżeli byśmy chcieli do tego zamieścić jakieś dodatkowe pliki, oczywiście możemy tutaj to zrobić, ale ja nie widzę teraz takiej potrzeby, możemy ustawić dostępność tego zadania. I tutaj możemy ustawić terminy oddania. Jeżeli chodzi o dostępność, ja wyłączę, natomiast termin oddania powinnam im określić do końca tego tygodnia. Lekcje realizuję w czwartek i w piątek, w związku z czym, jeżeli uczniowie mieliby to zrealizować, to powinien być to termin związany z datą 20 marca, czyli możemy tutaj włączyć datę 20 marca. Oczywiście też możecie Państwo nie uruchamiać żadnych dat tutaj, czyli wyłączyć tą opcję i wtedy uczniowie nie będą mieli określonego terminu wykonania tego zadania. Mamy tutaj też opcję, która przypomni nam o tym, że powinniśmy dane zadanie ocenić. Dostaniemy taką informację na maila. Teraz mamy typ zadania. Jeżeli chodzi o typ zadania, chciałam, aby było to zadanie, które będzie polegało na tym, że uczniowie wpiszą go w to okienko, które im się otworzy. Zatem wybieram tekst online. Drugą możliwością jest, że uczniowie załączą nam plik z wykonanym zadaniem. Ja tą opcję w tej chwili wyłączę. Czy chcemy określić limit słów? Jeżeli chcemy, możemy włączyć i wpisać. Jeżeli nie wpiszemy, to tutaj jest jak gdyby nieograniczona możliwość wpisywania odpowiedzi. Innych funkcji ustawiać nie musimy. Wybieramy opcję zapisz i wróć do kursu. I proszę zobaczyć, pytanie pod filmem już się znalazło. Możemy też obejrzeć, jak będzie wyglądało to z punktu widzenia naszego ucznia. U góry po prawej stronie przy Państwa profilu wybieramy sobie strzałeczkę w dół i tutaj mamy na końcu taką funkcję zmienię rolę na. Po wybraniu możemy zmienić tą rolę jako student i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Zmieniłam w tej chwili swoją rolę, pokazuje się, że jestem jako student, czyli jako nasz uczeń. I proszę zobaczyć, jak to wygląda. Pytanie do filmu, otwieramy. Jakie rodzaje podatków zostały wymienione w filmie i kto płaci poszczególne podatki? I tutaj uczeń widzi opcję dodaj zadanie. Nie złożyłeś jeszcze zadania, klikamy dodaj zadanie. I uczeń w tym miejscu wpisuje treść odpowiedzi. Następnie zapisuje zmiany i my to zadanie będziemy ze swojego punktu widzenia widzieli na ekranie po wybraniu też tego zadania.
pozwolę sobie to opuścić, wrócę z powrotem do mojej roli prowadzącego, czyli powróć do mojej standardowej roli. Proszę zobaczyć, co się stało. W momencie, kiedy ja wróciłam do mojej standardowej roli, wrócę też jeszcze do kursu, tutaj mamy menu, którym możemy się posługiwać, wyłączył się tryb edycji. Proszę na to zwrócić uwagę. Przy zmianie roli ten tryb edycji się wyłącza. W związku z czym pierwszą czynnością, którą będę musiała zrobić, to będzie ponownie włączenie trybu edycji. Włączyłam tryb edycji i przejdę do zamieszczania kolejnych materiałów. Dla moich uczniów po obejrzeniu filmu przygotowałam prezentację na temat podatków i chciałabym ją tutaj zamieścić. Tym razem będzie również bardzo łatwo, ponieważ wystarczy, że my przygotowany plik przeciągniemy i upuścimy w miejscu, gdzie ma być. Gdyby ktoś z Państwa przez przypadek przeciągnął w innym miejscu, to ten znacznik pomaga nam w przeniesieniu zasobu. Możemy między dowolnymi tematami również zasoby przesuwać. Materiał jest zamieszczony, prezentacja otwiera się. Uczniowie mogą sobie ją przejrzeć. Aby wrócić do platformy, robimy cofnij. Można też ustawić modyfikacje, aby otwierało się to w nowym oknie. Kolejny materiał, który chciałabym tutaj zamieścić dla uczniów, to będzie krótki test sprawdzający ich wiedzę właśnie z materiału, który otrzymali powyżej. W jaki sposób mogę to zrobić? Pokażę Państwu teraz zasady przygotowywania pytań testowych. Mamy tutaj taką aktywność na Moodle'u na dodawania tych pytań, ale trwa to dosyć długo i jest dosyć uciążliwe dla nas. Ja skorzystałam z takiej metody, gdzie przygotowuję pytania w notatniku według pewnej zasady i później wgrywam je na platformę. Pokażę, jak powinno to w tej chwili wyglądać, jak możemy przygotować sobie taki plik i wgrać go na platformę. O, proszę bardzo, przygotowałam w formie TXT. Teraz zasada jest taka, w notatniku wpisujemy pytanie, nie numerujemy tych pytań, ponieważ Moodle da nam możliwość mieszania pytań i mieszania odpowiedzi. Wpisujemy, zwracamy uwagę, że piszemy od początku, nie stawiamy żadnej spacji i co jest jeszcze bardzo ważne, cała treść pytania musi być zawarta w jednej linii. Następnie wpisujemy odpowiedzi, oznaczamy je jako literki A, B, C, D lub jeżeli Państwo byście chcieli 1, 2, 3, 4, nie ma to żadnego znaczenia. Ważne jest, że stawiamy po tym znaku kropkę i wpisujemy odpowiedzi do wyboru. Ważne jest, aby pomiędzy oznaczeniem odpowiedzi a samą już odpowiedzią była jedna spacja i tylko jedna spacja. Również odpowiedź musi być zawarta w jednym wierszu. I w ten sposób wpisujemy sobie pytanie, wpisujemy odpowiedzi i na koniec wpisujemy po angielsku answer, czyli odpowiedź, dwukropek, jedna spacja i prawidłową odpowiedź podajemy, czy jest to odpowiedź A, czy B, czy C. I za chwilkę zaimportujemy je na Moodle, co jest bardzo ważne. Kiedy będziecie Państwo ten plik zapisywali, proszę wybrać plik, zapisz jako i tutaj na dole w ustawieniu kodowania proszę wybrać UTF-8. UTF-8, tak? Zmieniamy na UTF-8 i nasz plik zapisujemy. U mnie już istnieje. Zamknę ten plik i teraz pokażę Państwu, w jaki sposób możemy taki test zamieścić na platformie. Wybieramy opcję Dodaj aktywność lub zasób i chcemy zamieścić tak zwany quiz test. Wybieramy tą opcję. Wybieramy Dodaj. Powinniśmy wpisać nazwę tego testu. Test 1. Sprawdź swoją wiedzę. Następnie tutaj powinniśmy zrobić krótkie wprowadzenie dla uczniów do tego testu. Ja tu przygotowałam taką krótką formułkę i też ją zamieszczę. W tej chwili możemy ustawić czas. Test może nam się otworzyć konkretnego dnia o konkretnej godzinie i również zamknąć też konkretnego dnia o konkretnej godzinie. A możemy zrobić tak, że nie będziemy ustawiali tutaj tego czasu, tylko ustawimy limit czasu na rozwiązanie testu i drugą rzecz, którą możemy jeszcze ustawić, to liczbę podejść do tego testu. Ja mam test 15 pytań, w związku z czym myślę, że jeżeli dam na to 20 minut, to w zupełności to wystarczy. Zostawiamy
że otwarte podejścia będą zapisywane automatycznie. Następnie po przejściu do zakładki oceny, na tej platformie jeszcze nie mamy kategorii ocen poustawianych, w związku z czym na razie to pominiemy, ale to, co jest tutaj bardzo ważne, to dostępne podejścia. Wybieramy opcje, na przykład ja im dam możliwość dwukrotnego rozwiązania tego testu i wybiorę tą wyższą ocenę. Wybieramy opcję wygląd. Tutaj pojawia nam się taka możliwość, że możemy wyświetlać wszystkie pytania na stronie lub też możemy wyświetlać każde pytanie osobno. Ja wybieram tą opcję każde pytanie, ponieważ wtedy jest to czytelniejsze moim zdaniem dla ucznia. Jeżeli chodzi o zachowywanie pytań, nie będę tego pokazywała, ponieważ my cały test, wszystkie pytania wgramy sobie tym plikiem tekstowym. Jeżeli chodzi o przegląd, mamy tutaj do ustawienia takie opcje. Podczas próby wyłączyłam te wszystkie opcje i one domyślnie są wyłączone. Natomiast po rozwiązaniu całego testu oni będą mieli możliwość zobaczenia swoich odpowiedzi i odpowiedzi prawidłowych. Chodzi o kwestię wyglądu, to tutaj dotyczy to użytkownika i o ocenę to dwa miejsca po przecinku. Możemy też ustawić jakieś dodatkowe ograniczenia podejściu do testu, może być na przykład wprowadzone hasło. Ja na razie nie będę tutaj nic ustawiała. Również możemy ograniczyć dostęp i tutaj moglibyśmy zastosować różnego rodzaju ograniczenia. Też niczego nie ustawiam i pozwolę sobie zrobić zapisz i wróć do kursu. Jako aktywność nasz test już jest, ale on w sobie jeszcze nie zawiera żadnych pytań. Klikamy sobie w tą naszą utworzoną aktywność test 1 i teraz tutaj po prawej stronie widzicie Państwo znowu menu akcje, gdzie możecie Państwo przejść do bazy pytań. Przechodzimy do bazy pytań. No i tutaj odpowiednio dla naszej kategorii możemy sobie tworzyć podkategorie i zamieszczać pytania. Ja przejdę na kategorię i tutaj utworzę sobie kategorię podatki. Domyślna kategoria zostawiamy ta, która była, a tutaj dopisujemy swoją. Podatki. Nie musimy dodatkowych informacji o tej kategorii wpisywać. Nie musimy też nadawać numeru ID. Dodajemy to. Mamy stworzoną kategorię. Jeżeli mamy stworzoną kategorię, to przechodzimy na import. I teraz tutaj w imporcie. Po pierwsze musimy wybrać format icon. Następnie w ustawieniach ogólnych sprawdzamy, czy jesteśmy w naszej domyślnej kategorii. I tutaj będą Państwu się pokazywały różne nazwy. To są takie nazwy, które jako skrót kursu były nadawane podczas tworzenia platformy. I rozwijamy to menu, wybieramy naszą przed chwilą stworzoną kategorię podatki. Następnie zostawiamy ustawione, jeśli punktów nie da się dopasować, to ma nam pokazać błąd i zatrzymać nas na błędzie. Następnie przechodzimy do przesłania tego pliku z naszym testem, tego zrobionego w notatniku. Ja sobie otworzę teraz moją lokalizację. I ten przygotowany plik, pamiętajcie Państwo, że zapisany z kodowaniem UTF-8, przeciągamy i przesyłamy na platformę. I teraz klikamy tylko i wyłącznie słowo import. I zostały już wczytane nasze pytania. Klikamy kontynuuj. I teraz nic innego nam nie pozostaje, jak dodać nasze pytania do tego testu. Jak możemy to zrobić? Wracamy do naszego testu. I wybieramy teraz edytuj zawartość testu. I dodaj pytanie z bazy. Przechodzimy do naszej kategorii podatki i tutaj widoczne są wszystkie nasze pytania. Zaznaczamy dodaj wybrane pytania do testu. U mnie pytań było 15, więc maksymalna ocena to będzie 15. Każde pytanie ma wartość 1 punkta i klikamy zapisz. Nasz test jest już gotowy. Wrócę z powrotem do tematu pierwszego i proszę zobaczyć, jak wygląda test. Sprawdź swoją wiedzę. Pokazuję dozwolonych podejść 2, limit czasu 20 minut, metoda oceniania najwyższa ocena. Pokaż podgląd testu. Oczywiście informuje mnie, że ten czas będzie odliczany
rozpocznij próbę. Wyświetliło się pierwsze pytanie, mogę udzielić odpowiedzi. Pytania są ustawione tak, aby się mieszały i odpowiedzi również się mieszają. Przechodzimy na następną stronę. Tutaj widzimy czas. Cena zakupionych towarów zawiera podatek. Tutaj wybierzemy odpowiedź D. Przechodzimy na następną i tak rozwiązujemy. W momencie, kiedy test już będzie rozwiązany, robimy zapisz podejścia. Jeszcze program nam tutaj podpowie, na które pytania nie udzieliliśmy odpowiedzi. Ja mogę wrócić teraz do podejścia, ale mogę też zatwierdzić wszystkie i zakończyć. Pozwolę sobie to zatwierdzić i zakończyć. Jeszcze raz potwierdzam. No i proszę zobaczyć, dwa pierwsze pytania odpowiedziałam prawidłowo, na pozostałe nie udzieliłam odpowiedzi. Co widzi uczeń? Uczeń widzi odpowiedź poprawną zawsze pod spodem w kolorze i odpowiedź, którą zaznaczył. W pozostałych przypadkach odpowiedzi nie było, w związku z czym wyświetla mu się ta prawidłowa odpowiedź. Wracam jeszcze raz do kursu. Chciałabym jeszcze zmodyfikować temat pierwszy i napisać do uczniów kilka słów o tym temacie. Ponownie wybieram opcję modyfikuj, edytuj temat. I tutaj pod podatkami wkleję przygotowaną wiadomość dla uczniów. Zamieściłam, zapisuję i powracam do kursu. A chciałabym jeszcze Państwu pokazać, w jaki sposób możemy skierować ucznia na stronę internetową, gdzie będą też dostępne dla niego jakieś dodatkowe materiały. Wybieramy dodaj aktywność lub zasób. Następnie przewijamy i w zasobach mamy adres URL. Wybieramy. W nazwie wpiszę chcesz wiedzieć więcej o podatkach. Zobacz tutaj. Stronę, którą chciałabym przekazać uczniom, jest to strona podatki.gov.pl. Stronę, którą chcę polecić uczniom, mogę otworzyć w nowej karcie i skopiować jej adres. Wybieramy opcję kopiuj. Następnie wklejamy. Jeżeli chcielibyśmy coś dodatkowego napisać, możemy tutaj wpisać. I wybieramy zapisz, wróć do kursu. Proszę zobaczyć. Mamy tu jeszcze informację, którą zamieściliśmy i zostaliśmy przekierowani do strony o podatkach. W ten sposób możecie Państwo przekierować uczniów do gotowych już zasobów edukacyjnych, które znajdują się w sieci. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych, w każdym kursie powinniśmy nadać klucz do kursu, który później przekażemy do naszych uczniów, dzięki któremu oni będą mogli zapisać się na ten kurs. Aby to zrobić, wybieramy sobie z lewej strony uczestnicy. Następnie tutaj mamy po prawej stronie w menu metody zapisów i widzimy jako nieaktywną metodę zapisywania samodzielnego student. Po pierwsze włączymy ją, żeby była aktywna i po drugie wejdziemy w modyfikację tej metody zapisywania i ustawimy ten klucz dostępu. Własna nazwa metody zapisów, zapisywanie samodzielne student. Czy zezwolić na samodzielną rejestrację? Ustawiamy tak. Czy zezwolić na nowe zapisy? Ustawiamy tak. I teraz kolejną sprawą jest ustawienie klucza dostępu. Klikamy i wprowadzamy klucz dostępu do naszego kursu. Tutaj nie ma żadnych wymogów co do ustawiania kluczy dostępu i ten klucz poprzez dziennik elektroniczny przekażemy uczniom danej klasy. Nie będziemy używali kluczy grupowych dostępu do kursu. Domyślna rola, zwróćcie Państwo uwagę w kursie, żeby była student. Taka powinna się Państwu zgłaszać. I tutaj innych ustawień nie wprowadzamy. Przechodzimy na dół i zapisujemy.
Chciałabym Państwu pokazać jeszcze, jak wygląda w tej chwili to od strony ucznia. Wyloguje się z platformy i zaloguje się jako uczeń. Wylogowałam się, założyłam sobie też takie konto dla ucznia. Uczeń 1. Zalogowałam się do platformy. I teraz załóżmy, że jestem jednym z uczniów klasy pierwszej GBA i chciałabym się zalogować, zapisać do kursu podstaw przedsiębiorczości. Przechodzimy, podobnie jak Państwo, wchodzimy w ten kurs. No i teraz tutaj pojawia się zapisywanie samodzielne student, klucz dostępu. W pozycji klucz dostępu uczeń wpisuje otrzymany klucz dostępu. I wybiera zapisz mnie na kurs. Po zapisaniu na kurs może przejrzeć przewodnik lub też można go zamknąć. Jest informacja po angielsku, że zostałeś zapisany na ten kurs i od tego momentu kurs dla tego ucznia jest dostępny. On nie ma możliwości włączenia trybu edycji, on może tylko i wyłącznie wchodzić do zadań i przesyłać te zadania, czy też, tak jak tutaj zamieściliśmy, rozwiązać test. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie mojego filmu i mam nadzieję, że praca z platformą nie sprawi Państwu zbyt wielu trudności, a umożliwi kontakt z uczniami. Do widzenia.